Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie wyszło na jaw, ani nic tajemnego, co by się nie stało wiadome. Dlatego wszystko, co powiedzieliście w mroku, w świetle będzie słyszane, a coście w izbie szeptali do ucha, głosić będą na dachach. Moja opowieść nie jest w żadnym razie bezstronna. Nie jestem historykiem starającym się przedstawić na chłodno obiektywną relację o wydarzeniach religijnych, kulturalnych i społecznych tego przełomowego roku. Moi przyjaciele zaangażowali się w trudną walkę i odnieśli przy tym rany. Nie myślę tłumaczyć się z tego, że staję po ich stronie. Na kartach tej książki przeczytacie o antypatiach, zazdrości, o wojnach o strefy wpływów, rozgrywkach o władzę. Czy to z ich powodu reforma jest tak rozpaczliwie potrzebna? Cóż, i tak i nie. Biskup Gagnon otrzymał od Pawła VI zadanie zbadania zarzutu że Kuria została zinfiltrowana przez ludzi związanych z organizacjami zmierzającymi albo do zniszczenia Kościoła Rzymskiego, albo co najmniej jego całkowitego zneutralizowania jako siły przeciwstawiającej się sekularyzmowi i relatywizmowi. Do Ojca Świętego spłynęły bowiem raporty mówiące o tym, że bardzo wysoko postawieni wpływowi Prałaci są w rzeczywistości masonami. Papież poprosił więc tego człowieka, którego mam zaszczyt zaliczać do najdroższych mi przyjaciół i największych moich mistrzów, by przeprowadził w tej sprawie dochodzenie, a on to zrobił wielkim kosztem osobistym. Jestem bezpośrednim świadkiem ceny, jaką za to zapłacił. Charles Theodore Muir. Wszystko zaczyna się od tego, że w połowie lat 70. dwóch wielce szanowanych kardynałów, Dino Staffa i Silvio Oddi, spotkało się prywatnie z Pawłem VI i przekazało mu dokumentację wskazującą, gdzie można znaleźć szatańską szczelinę w Kościele Bożym. Przerażony papież miał zlecić sprawdzenie doniesień najbardziej zaufanemu współpracownikowi arcybiskupowi Giovanniemu Benellemu. Ten miał potwierdzić ustalenia kardynałów, co z kolei skłoniło papieża do zlecenia przeprowadzenia tajnego śledztwa w stosunku do całej rzymskiej kurii. Papież powierzył śledztwo biskupowi Ganionowi. Dobiegło ono końca na początku 1978 roku. Paweł VI przyjmuje do wiadomości słowa biskupa, ale nie przyjmuje dokumentów. Wie, że wkrótce umrze i prosi, żeby całość dokumentacji przekazano jego następcy. Gagnon wychodzi zszokowany i rozgoryczony. Trzy lata pracy nie przynoszą żadnego rezultatu. Kolejna wielka nadzieja pojawia się po następnym konklawe, które wybiera kardynała Albina Lucianiego. Do przekazania dokumentów dochodzi 25 września 1978 roku. Papież chciał usunąć z kurii kardynała Badzia, jednego z głównych bohaterów raportu Ganiona. Dwa dni później papież wzywa Badzia na prywatną audiencję. Według księdza Miura, który powołuje się na słowa gwardzistów szwajcarskich, dochodzi wręcz do kłótni. Nikt nie zna przebiegu wydarzeń. Była to rozmowa w cztery oczy kardynała z papieżem. I nikt go już nie pozna. Kilka godzin później Jan Paweł I umiera. Kanał YouTube ku Bogu. Morderstwo trzydziestego trzeciego stopnia. Audiobook zrealizowany na podstawie książki. Czarosa Teodora Mura Wydawnictwo AA Skarpowo Tajne śledztwo kardynała Ganiona w Watykanie. Produkcja i realizacja kanał YouTube Kubobu. Wszystko zaczyna się od tego, że w połowie lat 70. dwóch wielce szanowanych kardynałów, Dino Staffa i Silvio Oddi. Spotkało się prywatnie z Pawłem VI i przekazało mu dokumentację wskazującą, gdzie można znaleźć szatańską szczelinę w Kościele Bożym. Przerażony papież miał zlecić sprawdzenie doniesień najbardziej zaufanemu współpracownikowi, arcybiskupowi Giovanniemu Benellemu. Ten miał potwierdzić ustalenia kardynałów, co z kolei skłoniło papieża. Do zlecenia przeprowadzenia tajnego śledztwa w stosunku do całej rzymskiej kurii. Papież powierzył śledztwo biskupowi Ganionowi. Dobiegło ono końca na początku 1978 roku. Paweł VI przyjmuje do wiadomości słowa biskupa, ale nie przyjmuje dokumentów. Wie, że wkrótce umrze i prosi, żeby całość dokumentacji przekazano jego następcy. Gagnon wychodzi zszokowany i rozgoryczony. Trzy lata pracy nie przynoszą żadnego rezultatu. Kolejna wielka nadzieja pojawia się po następnym konklawę, które wybiera kardynała Albina Lucianiego. Do przekazania dokumentów dochodzi 25 września 1978 roku. Papież chciał usunąć z kurii kardynała Badzia. Jednego z głównych bohaterów raportu Ganiona. Dwa dni później papież wzywa Badzia na prywatną audiencję. Według księdza Mura, który powołuje się na słowa gwardzistów szwajcarskich, dochodzi wręcz do kłótni. Nikt nie zna przebiegu wydarzeń. Była to rozmowa w cztery oczy kardynała z papieżem. I nikt go już nie pozna. Kilka godzin później. Jan Paweł I umiera. Sed quis custodiet ipsos custodes? Lecz kto upilnuje samych pilnujących? Juvenalis, Satyra VI 347-348 Jego eminencji Edwardowi Kardynałowi Ganionowi, wiernemu słudze Jezusa Chrystusa, kapłanowi, biskupowi, lojalnemu synowi księciu Kościoła, filozofowi, teologowi, prawnikowi, nauczycielowi, poliglocie, mentorowi, przewodnikowi, przyjacielowi. Dawno już Żadna książka nie wzbudziła takiej sensacji, przynajmniej w Stanach Zjednoczonych, jak ta, którą napisał i wydał w marcu 2022 roku ksiądz Charles Muir. W latach 70. XX wieku pracował on w Rzymie jako asystent kanadyjskiego arcybiskupa, później kardynała, Eduarda Gagniona. Sam tytuł mówi za siebie. Morderstwo 33. stopnia. Dla polskiego czytelnika sądzę, doniesienia autora książki będą nie mniej interesujące niż dla Amerykanów. Jednym z bohaterów jest przecież Jan Paweł II, chociaż trudno powiedzieć, żeby odegrał on, według księdza Mura, rolę pozytywną. Najważniejsza teza książki brzmi następująco. Skutek trzyletniego śledztwa, jakie w latach 1975-1978 prowadził arcybiskup Ganią na osobiste zlecenie papieża Pawła VI. Znalazł on dowody związków z masonerią najważniejszych wówczas hierarchów Kościoła Katolickiego. Swoje ustalenia arcybiskup Ganią przedstawił najpierw kilka miesięcy przed śmiercią samemu Pawłowi VI. Następnie wkrótce po wyborze i tuż przed śmiercią Janowi Pawłowi I. I wreszcie, choć tutaj opis jest najbardziej oszczędny, Janowi Pawłowi II. Jeśli informacje przekazane przez księdza Miura są prawdziwe, oznaczałoby to po pierwsze, że co najmniej od lat 60. XX wieku Kościół był infiltrowany przez masonerię i że najważniejsze decyzje w Rzymie podejmowali ludzie, którzy zgodnie z prawem kościelnym byli ekskomunikowani, a po drugie, że mimo wiedzy na ten temat żaden z papieży, czy to z powodu choroby, czy zwyczajnie braku woli, nic nie zrobił. Co więcej, w archiwach Watykanu powinny się znajdować zgromadzone przez kanadyjskiego kardynała dowody na ową współpracę. Zapewne pierwsze pytanie, jakie nasuwa się w związku z tą publikacją, dotyczy jej wiarygodności. Być może ksiądz Miur historię tę zmyślił, być może koloryzował. Jakimi dysponuje dowodami? Czy chodziło o formalną przynależność do masonerii, czy o sprzyjanie jej idei? Na te pytania trudno odpowiedzieć jednoznacznie. Z pewnością po przeczytaniu morderstwa 33. stopnia nie sposób tak po prostu uznać jego wspomnień za konfabulację. Chociaż nie ukrywam. Wiele wątpliwości pozostaje. W wywiadzie udzielonym magazynowi The Remnant Newspaper ksiądz Muir powiedział, że na pomysł napisania książki o masonerii w latach 70. w Watykanie wpadł podczas rozmowy. Z księdzem Malachim Martinem. Kilka razy jedliśmy razem obiad w Nowym Jorku i powiedziałem mu, co wiem o śledztwie arcybiskupa Ganiona. Stwierdził, że jeżeli ja tego nie opiszę, to on to zrobi. Czułem później zobowiązanie, by wnieść to, co wiem, do anenałów kryzysu w kościele, powiedział kapłan w rozmowie. Ksiądz Malachi Martin znany jest dobrze polskim czytelnikom przede wszystkim za sprawą jezuitów, gdzie pokazywał postępującą degenerację zakonu. Oskarżenia dwóch kardynałów Cała książka to dokładny, nieco tylko fabularyzowany opis spotkań i rozmów między księdzem Miurem a arcybiskupem Ganionem oraz kardynałem Giovannim Benellim arcybiskupem Florencji, wcześniej zastępcą watykańskiego sekretarza stanu i jednym z najbliższych współpracowników Pawła VI oraz prałatem Mariem Marinim, późniejszym sekretarzem komisji Ecclesia Dei. Rzeczywiście stanowiliśmy wspólnotę przyjaciół, kapłańską wspólnotę przyjaciół i nawzajem mieliśmy dobry wpływ na morale każdego z nas. Pisał w książce... Problem polega na tym, że żadna z wymienionych tu postaci nie może potwierdzić relacji księdza Miura, ponieważ wszyscy nie żyją. Kardynał Gagnon zmarł w 2007 roku, kardynał Benelli w 1982 roku, prałat Marini w 2009 roku. Nie są znane żadne ich wypowiedzi, zapiski, dzienniki, które mogłyby dowieść wiarygodności przekazów księdza Mura. Z drugiej strony dokładność opisów pozwala wierzyć w prawdomówność. Ksiądz Miur przekazuje zapewne to, co usłyszał na temat śledztwa od samego arcybiskupa, jak i w pewnym stopniu od kardynała Benellego. Również kilka dodatkowych szczegółów włamanie do mieszkania arcybiskupa Ganiona, jego przeprowadzka do domu chronionego przez członków trzech służb specjalnych, włoskich, syryjskich i izraelskich. Chodziło o dom, gdzie mieszkał arcybiskup Hilarion Kapucci, podejrzewane o sprzyjanie terroryzmowi, wskazuje na autentyczność. Jak wynika z opisów księdza Miura, arcybiskup Ganion Miał zebrać niepodważalne dowody, że masonami było co najmniej trzech wysokich rangą urzędników watykańskich: sam ówczesny sekretarz stanu, kardynał Jean Villot, prefekt kongregacji biskupów Sebastiano Baggio oraz arcybiskup Anibale Biugini, odpowiedzialny za przygotowanie i wprowadzenie w 1969 roku. Nowego rytu mszy, który w praktyce zastąpił dawną, klasyczną mszę łacińską. Cała opowieść zaczyna się od tego, że w połowie lat 70. dwóch wielce szanowanych kardynałów Kościoła Rzymskiego, kardynał Dino Staffa, prefekt sygnatury apostolskiej najwyższego sądu kościelnego, i kardynał Silvio Oddi. Spotkali się prywatnie z papieżem Pawłem i przekazali mu dokumentację o porażającym charakterze. Dokumentację wskazującą, gdzie dokładnie jego świątobliwość może znaleźć szparę w Kościele Bożym. To nawiązanie do słynnego kazania Pawła VI, kiedy mówił w 1972 roku, że odnosimy wrażenie, że przez jakąś szczelinę wdarł się do kościoła Bożego swąd szatana. Dokumentacja dotyczyła dwóch wysokich rangą członków rzymskiej kurii: kardynała Sebastiana Badzia, prefekta świętej kongregacji do spraw biskupów, oraz biskupa Anibale Buginiego, podsekretarza w świętej kongregacji do spraw kultu bożego. Mając w ręku dowody, kardynałowie Staffa i Oddi oskarżyli kardynała Badzia i arcybiskupa Buginiego o to, że są masonami i w zdradziecki sposób niszczą kościół od środka. Kardynał Badgio od 1973 roku decydował o tym, kto zostanie biskupem, zatem szkody, jakie mógł uczynić, nie miały granic, zauważa ksiądz Miur. Według kardynału Staffy i Jodiego, chłopcy Baggiego, jak nazywano nominowanych przez niego biskupów, byli progresistami, którzy działali wbrew interesom władzy rzymskiej, gotowymi odrzucić teologiczną ortodoksję w imię agiornamento i tak zwanego dialogu ze światem. Twierdzili oni, że tendencja ta wynikała z masońskich przekonań, które potajemnie wyznawał kardynał Baggio. Dodatkowo kardynałowie wskazywali, że masonem jest także watykański sekretarz stanu, francuski kardynał Jean Villot. Z książki wynika, że przerażony odkryciem kardynałów papież zlecił sprawdzenie doniesień swojemu najbardziej zaufanemu współpracownikowi, podsekretarzowi stanu, arcybiskupowi Giovanniemu Benelemu. Ten miał potwierdzić ustalenia obu kardynałów, co miało z kolei skłonić papieża do zlecenia przeprowadzenia tajnego śledztwa już w stosunku do całej rzymskiej kurii. Jednocześnie co było pierwszym efektem doniesień, papież zdecydował się zesłać z Rzymu do Iranu jako nuncjusza apostolskiego, arcybiskupa Budziniego, do którego miał stracić zaufanie. Śledztwo arcybiskupa. Tajne śledztwo papież powierzył według doniesień księdza Miura, właśnie kanadyjskiemu arcybiskupowi Ganionowi. W międzyczasie arcybiskup Benelli odszedł z kurii, został arcybiskupem Florencji i kardynałem. Dając mu kapelusz, kardynalski Paweł VI przygotowywał go jako kandydata na przyszłe konklawę. Słysząc o prowadzonym śledztwie i korzystając z odejścia z kurii arcybiskupa Benellego, kardynał Villot pozbywa się ze swego otoczenia właśnie Monsignora Mariniego i wprowadza na miejsce... Benelego Prałata, później kardynała Agostina Casarolego. Polskim czytelnikom to postać doskonale znana. Był on wiele lat architektem nowej polityki wschodniej Watykanu. Prowadzone przez arcybiskupa Ganiona śledztwo dobiega końca na początku 1978 roku. Niestety w książce nie mamy informacji, w jaki sposób ono konkretnie wyglądało. Nie wiemy, jaki rodzaj dokumentów zebrał arcybiskup. Można sądzić, że odkrył on szereg rozmów i nieformalnych przesłuchań. Z książki wynika, że zarówno arcybiskup, jak i wcześniej kardynałowie Staffa i Jodi korzystali także z informacji służb specjalnych i Interpolu. Ksiądz Miur wspomina o trzech pokaźnych zbiorach dokumentów. Miały one zawierać najważniejsze ustalenia, coś w rodzaju rezume. Następnie zbiór świadectw, zeznań i dowodów materialnych. Wreszcie, można domniemywać, plan wyjścia z kryzysu. On sam nie ma wątpliwości, że dane zebrane przez arcybiskupa były wiarygodne. Dlatego nie waha się stawiać, opisując działania kanadyjskiego hierarchy mocnych tez. Albo Kościół pozostanie katolicki, albo Boże Uchowaj zostanie przejęty przez takich jak Sebastiano Baggio i Jean Villot i ich barbarzyńska banda zwolenników masonerii i marksistów. Sąd ten, jak wynika z książki, miał podzielać właśnie arcybiskup Gagnon i kardynał Benelli. 3. Nieudane próby. 16 maja 1978 roku następuje pierwsza próba podzielenia się przez arcybiskupa ustaleniami ze śledztwa. Razem z księdzem Miurem, który mu asystuje, ale nie jest obecny podczas rozmowy, udaje się na spotkanie z Pawłem VI. Wiozłem arcybiskupa, Eduarda Ganiona na najważniejsze spotkanie w jego życiu i być może na najważniejsze w całym piętnastoletnim pontyfikacie Pawła VI. Tutaj są rezultaty. Powiedział arcybiskup, zwracając najgrubszy tom papieżowi, razem z dokumentacją weryfikującą i podsumowaniem przebiegu całego śledztwa. Papież przyjmuje do wiadomości słowa arcybiskupa, ale nie przyjmuje dokumentów. Wie, że wkrótce umrze i prosi, żeby całość dokumentacji i ustaleń hierarcha przekazał jego następcy. Arcybiskup wraca zszokowany i rozgoryczony. Trzy lata pracy nie przynoszą żadnego rezultatu, jednak posłusznie czeka. Kolejna wielka nadzieja, pisze ksiądz Miur, pojawia się po następnym konklawę, które to wybiera na papieża patriarchę Wenecji, kardynała Albina Lucianiego. Wiedząc od arcybiskupa Gagnona, że nowy papież już poprosił kardynała Giovanniego Benellego, żeby został jego najbliższym współpracownikiem, jego sekretarzem stanu, Byłem pewien, że to będzie wielki pontyfikat. Ci dwaj ludzie daliby Kościołowi przywództwo i kierunek, którego tak dramatycznie wtedy potrzebował. Luciani i Benelli byliby równie wspaniałym zespołem jak święty papież Pius X i jego sekretarz stanu Sługa Boży Rafael Mery de Do przekazania dokumentów dochodzi w czasie audiencji 25 września 1978 roku. Kiedy arcybiskup przedstawia to, co zebrał, mówi. Każdy katolik, czy to świecki, czy kleryk, który wstępuje do masonerii, podpada automatycznie pod ekskomunikę. Kanon 2335. Ekskomunika. Jan Paweł wymruczał strasznie brzmiące słowo. W czasie rozmowy, papież miał podjąć decyzję o usunięciu kardynała Badzia Skuri. Dwa dni później papież wzywa wieczorem kardynała na prywatną audiencję. Według księdza Miura, który powołuje się na wspomnienia gwardzistów szwajcarskich, dochodzi do dramatycznej rozmowy, wręcz kłótni. Najwyraźniej kardynał nie chce odejść z Rzymu. Nikt dokładnie nie zna przebiegu wydarzeń. Była to rozmowa w cztery oczy kardynała z papieżem i nikt go już nie pozna. Kilka godzin później papież umiera na atak serca. Czy bezpośrednim powodem śmierci było wzburzenie wywołane sporem z kardynałem? Taką tezę stawia Ksiądz Miur. Jest to bardzo prawdopodobne. Faktycznie, w Rzymie wiedza o chorobie Jana Pawła I była tajemnicą poliszynela. Wcześniej, jak wynika z książki Jan Paweł I planował zgodnie ze stałą kościelną praktyką Usunąć kardynała Badgia, awansując go formalnie na stanowisko patriarchy Wenecji. Ostatnią nadzieją arcybiskupa, a także towarzyszącego mu księdza Miura, jest następny papież wybrany 16 października, Jan Paweł II. Mimo, że, jak wynika z książki księdza Miura, miał on podczas konklawy poparcie kardynała Benelego. Do spotkania z arcybiskupem Ganionem dochodzi dopiero na początku 1979 roku. Co gorsza, mimo że z samym wyborem arcybiskup i ksiądz Miur wiązali spore nadzieje, bardzo szybko się rozczarowali. Jedną z pierwszych decyzji Jana Pawła II było to, by zachować na stanowiskach wszystkich, którzy wcześniej urzędowali w Watykanie. Prałat Marini nazywa to wręcz Niewybaczalną głupotą. Do rozmowy między Janem Pawłem II a arcybiskupem Ganionem w sprawie śledztwa dochodzi dopiero 6 lutego 1979 roku. Ksiądz Miur, inaczej niż w przypadku audiencji u Pawła VI i Jana Pawła I, nie podaje szczegółów spotkania arcybiskupa z Janem Pawłem II. Mogłem jedynie dostrzec że audiencja przebiegła bardzo źle. Była kompletną katastrofą. W rozmowie z The Remnant ksiądz Miur mówi o tym, że zachowanie polskiego papieża była dla niego wielkim zawodem. Nie tylko, że nic nie zrobił z raportem arcybiskupa Ganiona, ale pozwolił dalej kierować wyborem biskupów kardynałowi Badżiowi, mimo wiedzą jego masońskiej proweniencji. Zdaniem autora książki Jan Paweł II zajmował się wyłącznie swoimi podróżami i walka z wpływami masońskimi go nie interesowała. Zagadka Pawła VI. Tak najkrócej wygląda opowieść księdza miura. Co z niej wynika? Na pewno pokazuje ona wewnętrzną walkę różnych frakcji i koterii watykańskich. Wyraźnie widać wielką nienawiść z jednej strony tych, którzy postawili na kardynała Żana, a z drugiej stronników kardynała Benellego. Z rozważań księdza Miura wyłania się przerażający obraz kłębowiska żmij. Ciekawsze jednak od opisu tych rozgrywek, tak bardzo ludzkich, wydają się inne pytania. Czy rzeczywiście dramatyczny zwrot kościoła rzymskiego, Jaki dokonał się pod rządami Pawła VI w stronę progresywizmu, jest efektem infiltracji przez masonów, a więc czynnika wobec papieża zewnętrznego? Cóż, mam z taką odpowiedzią poważny problem. Przecież zarówno niepohamowane dążenie do Agiornamento, jak i bezgraniczne zaufanie do dialogu i progresywizm? były przecież właśnie głównymi cechami pontyfikatu samego Pawła VI i to w czasie, kiedy to jednym z głównych jego doradców i najbardziej zaufanych ludzi był prałat Benelli wówczas podsekretarz sekretarz stanu. Wystarczy przyjrzeć się decyzjom papieskim podczas soboru watykańskiego II, jego wystąpieniem i przesłaniom. Już przed konklawę w 1963 roku było wiadomo, że Paweł VI reprezentuje skrzydło progresywne, że będzie dążył do radykalnej przemiany. Swego rodzaju kluczem może tu być słynne przemówienie Pawła VI na zakończenie soboru, gdzie mówił o spotkaniu religii Boga, który stał się człowiekiem katolicyzmu z religią człowieka, który czyni się Bogiem religia masońska, świecki humanitaryzm i o tym, że nie doszło między nimi do konfliktu. Przeciwnie stwierdzał Paweł VI. Bezgraniczna sympatia dla człowieka całkowicie zawładnęła soborem. Podobnie wystarczy sięgnąć do encyklik Pawła VI na czele z Ecclesiam Suam, gdzie słowo dialog, któremu poświęcona jest cała trzecia część, odmieniane jest przez Wszystkie możliwe przypadki i na wszystkie możliwe sposoby. Czy można zatem po prostu uznać, że winnymi owego stoczenia się kościoła ku światowości byli tylko masoni, o których Paweł VI nic nie mógł wiedzieć? A może, co jest wnioskiem znacznie bardziej logicznym, liczba masonów na wysokich szczeblach kuri wynikała z nastawienia i aprobaty Pawła VI dla masońskich idei. Być może właśnie ta sympatia sprawiła, że nawet dysponując dowodami winy swoich współpracowników, wolał nic nie zrobić. To przecież Paweł VI był promotorem radykalnego pacyfizmu i to on, jak żaden papież przed nim, zaangażował się tak mocno we wspieranie nowej, świeckiej cywilizacji zachodniej. Wszędzie podkreślał nowość czasów współczesnych i godność ludzkości szykuje się i dokonuje coś wielkiego, coś nowego, co może zmienić oblicze Ziemi. Przemówienie z 19 lipca 1971 roku. Oto co mówił 4 października 1969 roku w Nowym Jorku przed Zgromadzeniem Ogólnym Narodów Zjednoczonych. Ludy zwracają swój wzrok ku Narodom Zjednoczonym jako ku ostatniej nadziei na zgodę i pokój. Istniejecie i działacie po to, by jednoczyć narody, zbliżać państwa, gromadzić wszystkich razem. Ośmielamy się powiedzieć, że w porządku doczesnym wasza organizacja jest poniekąd odbiciem tego, czym nasz Kościół katolicki chce być w porządku duchowym, jedynym i powszechnym. To ideał, który przyświeca ludzkości w jej doczesnej pielgrzymce. To największa nadzieja świata odzwierciedlenie transcendentnego, miłosnego zamysłu Boga, co się tyczy postępu społeczności ludzkiej na Ziemi. W tym odbiciu widzimy, jak przesłanie ewangeliczne z niebieskiego staje się ziemskim. Nie da się ukryć, że słowa te są nie tylko śmiałe, ale po prostu bardzo dwuznaczne. Można z nich wywieźć bez trudu przekonanie, że papież był prekursorem dzisiejszego, coraz bardziej niebezpiecznego globalizmu i idei rządu światowego. Dzisiejsi krytycy papieża Franciszka odnajdują w przemówieniach Pawła VI dokładnie te same globalistyczno-humanistyczne, wywodzące się z idei masońskich tony. Tak samo to Paweł VI podstępnie usunął z Węgier. Kardynała Mintszentiego, czy praktycznie zakazał wypowiedzi kardynałowi Slipijowi, prymasowi ukraińskiego kościoła katolickiego. Nowa polityka wschodnia, którą jednoznacznie wspierał, oznaczała praktyczną rezygnację z potępienia ideologii materialistycznej i dogadywanie się z komunistycznymi liderami nawet ponad głowami niezłomnych księży. Odpowiedzialność za nową mszę. Podobnie można mieć poważne wątpliwości co do innych ocen księdza miura. Opisując jedną ze swoich konwersacji z prałatem Marinim, autor pisze. Innymi słowy, nowa msza nowus została stworzona przez wolnomularza, ekskomunikowanego, który, jeżeli umrze bez skruchy, stanie przed Bogiem już skazany na piekło. On zaś, Marini, krótko odpowiedział: Żadnymi innymi słowy, dokładnie właśnie takimi. To wątek, który w książce pojawia się kilka razy. Wygląda na to, że dowody przynależności masońskiej arcybiskupa musiały być mocne, skoro skłoniły nawet Pawła VI do reakcji i odesłania go do Iranu. Ale i tu pozostaje wiele pytań: czy faktycznie jedynym zarzutem, jaki można postawić papieżowi, jest to, że nie znał przynależności arcybiskupa Budżiniego do tajnej organizacji Wolnomularzy, ksiądz Mior słusznie pisze o wpływie zaproszonych przez arcybiskupa protestanckich doradców na reformę mszy. Ale przecież o ich udziale Paweł VI musiał wiedzieć, skoro się z nimi fotografował. Co jest zatem większym problemem? Czy to, że papież Paweł VI narzucił Kościołowi nową zrywającą z tradycją liturgię, czy to, że jej autor był masonem. O tym drugim fakcie papież mógł nie wiedzieć. To pierwsze było dostrzegalne i oczywiste już choćby od chwili, zakładając, że w ogóle papież potrzebował takiej zewnętrznej oceny, gdy swoją krótką analizę krytyczną nowej mszy opublikowali kardynałowie Baczy i Ottaviani w czerwcu 1969 roku. Mimo tego Paweł VI się nie cofnął i z całą mocą poparł reformę arcybiskupa Budżiniego. Wszystkie dostępne źródła historyczne, w tym dokładna relacja samego arcybiskupa Budżiniego, wskazują, że Paweł VI osobiście nadzorował, kształtował, zmieniał i kontrolował pracę nad tekstami nowego Mszału. Tak samo to on odpowiadał za swoistą wojnę z wiernymi, przywiązanymi do Starego Rytu. Słusznie w swojej autobiografii, moje życie, kardynał Józef Ratzinger pisał, że Paweł VI popełnił tragiczny błąd i że zakazał on stosowania mszału piusa V klasycznej liturgii rzymskiej, naruszając tradycję liturgiczną kościoła, dokonując czegoś, co nie wydarzyło się nigdy w całej historii liturgii. Zresztą, jeśli Paweł VI faktycznie uznał, że arcybiskup Budżini jest masonem i dlatego wysłał go do Iranu, jak twierdzi ksiądz Miur. Dlaczego cały czas obstawał przy jedynej prawomocności nowej mszy? Dlaczego nie wyciągnął tego wniosku, który dla księdza Miura jest oczywisty, a mianowicie, że przynależność arcybiskupa Budżiniego do masonerii poważnie obciąża pracę nad reformą liturgii. Sugeruje, że jej kształt wynikał z pragnienia realizacji idei masońskich. No więc, dlaczego Paweł VI nie zareagował? Stąd pytanie. Czy da się wszystko, co złe w reformie liturgii, złożyć na karp podstępu arcybiskupa Masona? Wątpię. Jeśli prawdziwa była teza kardynałów Ottawianiego i Baciego, że zarówno w sensie ogólnym, jak i w szczegółowym Msza Pawła VI rażąco odbiega od katolickiej teologii mszy Świętej, takiej jaka została sformułowana na 22. sesji Soboru w Trydencie, który ustalając ostatecznie kanon obrządku, ustanowił zarazem nieprzekraczalną barierę przeciw Jakiejkolwiek herezji mogącej naruszać integralność tajemnic wiary, to odpowiedzialność za taki stan rzeczy ponosił Paweł VI. Najwyższa władza łączy się z najwyższą odpowiedzialnością. Spór o odpowiedzialność. Wydaje się, że biorąc pod uwagę całość działań papieża, Montiniego należy się zgodzić z sugestią księdza Dominika. Burmond, który w książce 100 lat Modernizmu pisał o zagadkowym pontyfikacie zagadkowego papieża i wskazywał, że zagadkę tę można rozwiązać przyjmując, że służył on religii człowieka, który czyni się Bogiem. Na ile robił to świadomie, a na ile dawał się zwieść swemu otoczeniu, pozostaje pytaniem otwartym. Skutki jednak w obu przypadkach są równie opłakane. Na pewno książka księdza Miura rzuca na pontyfikat ostatnich papieży dodatkowe światło. Z jednej strony można ją odczytać jako próbę obrony kolejnych papieży, za których plecami masoni przygotowywali przewrót w kościele. W gruncie rzeczy tak Paweł VI, jak Jan Paweł I i w pewnym stopniu Jan Paweł II okazują się ofiarami machinacji wolnomularzy. Kryzys kościoła to nie ich wina. Inni szatani byli tam czynni. Z drugiej jednak strony, można widzieć w książce przeciwnie oskarżenie najwyższych pasterzy o bierność, brak woli czy wystarczającą troskę o Kościół. Każdy czytelnik sam wybierze, jak zrozumie te niezwykłe doniesienia. Nie ulega wątpliwości, że dla każdego, kto chce zrozumieć rozwój współczesnego katolicyzmu, to lektura obowiązkowa. Paweł Lisicki. Jakiś szczególny urok spowija pierwszy rok życia nowo wyświęconego kapłana. Jestem pewien, że coś podobnego dotyczy pierwszego roku w małżeństwie. Poszedłeś za głosem serca i podjąłeś zobowiązanie na całe życie. Twoje sny i wyobrażenia właśnie zostały spełnione. Doświadczenia roku pierwszego. Pozostają żywe poprzez ciąg wszystkich kolejnych lat. W moim przypadku dodatkową radością z tym rokiem związaną było to, że przeżywałem ten czas w Rzymie, wiecznym mieście, zajmującym miejsce wyjątkowe w sercach katolików. Jak większość innych, nie zapomnę nigdy tego pierwszego razu, kiedy ujrzałem majestat bazyliki św. Piotra. Ani pierwszego razu, kiedy na własne oczy zobaczyłem następcę pokornego rybaka, którego Chrystus wybrał, żeby przewodził gronu jego apostołów. Nazywamy go Ojcem Świętym, a zajmuje on ważną pozycję nie tylko w strukturze Kościoła, ale także w sercach milionów wierzących. A potem samo to miasto, przez całe wieki tak cenione przez świętych i przez grzeszników. Cóż to za przywilej dla mnie, w pierwszym zaledwie radości z kapłaństwa, składać ofiarę mszy w miejscach uświęconych relikwiami wielkich świętych i wspomnieniami o nich, świętych, których przyzywamy, idąc śladami imion zapisanych w kanonie rzymskim. To, co powiedziałem tu do tej pory, mógłby z powodzeniem powiedzieć każdy z moich braci w kapłaństwie, Zwłaszcza tych, którzy mają za sobą doświadczenie pobytu w wiecznym mieście w czasie, kiedy nie wysechł jeszcze nałożony im świeżo na dłonie święty olej krzyżma. Gdyby tylko takie wspomnienia miały się znaleźć na stronach tej książki, byłaby ona może interesująca dla członków rodziny i przyjaciół tak szczególnie pobłogosławionego kapłana. Co jednak sprawia, że zainteresowanie nią może być, jak sądzę, szersze. To fakt, że ja przeżywałem ten czas w Rzymie w roku trzech papieży, kiedy dokonywała się tam seria wydarzeń o przełomowym znaczeniu. Co więcej, jak stwierdzicie czytając te strony, opatrzność wprowadziła mnie wówczas w krąg pewnych wyjątkowych osób, których historia ma znaczenie daleko przekraczające moje osobiste z nimi powiązania. Z tego powodu powiedziałbym, że książka ta to coś więcej niż wspomnienia starego księdza jego kapłańskiej młodości. Mówi się dzisiaj wiele o potrzebie reformy kurii rzymskiej. Tak było również wtedy, w latach 1977-78, a ja miałem w tym czasie wyjątkowe stanowisko, z którego mogłem obserwować zachodzące wypadki. Towarzyszyłem bowiem człowiekowi człowiekowi naprawdę wielkiemu, którego sam papież wybrał do przeprowadzenia takiej reformy. Nazywał się Edward Gagnon i był franko-kanadyjskim biskupem. To, że jego starania na rzecz tej reformy zakończyły się fiaskiem, z pewnością nie było jego winą. Swoją misję realizował uczciwie, odważnie, z determinacją i dyskrecją. Zrobił wszystko, co było w jego mocy, żeby pomóc trzem kolejnym papieżom w oczyszczeniu stajni, a jednak ani jemu, ani im nie udało się odnieść zwycięstwa. Tak więc to, co pisze, nie jest po prostu pamiętnikiem, to świadectwo wysiłków człowieka, który głęboko kochając Kościół, wziął na siebie misję źle widzianą, a w istocie budzącą wielką niechęć. Jego historia zasługuje na to, żeby poznali ją wszyscy, którym drogie jest dobro naszej świętej matki kościoła. Moja opowieść nie jest w żadnym razie bezstronna. Nie jestem historykiem starającym się przedstawić na chłodno obiektywną relację o wydarzeniach religijnych, kulturalnych i społecznych tego przełomowego roku. Moi przyjaciele zaangażowali się w trudną walkę i odnieśli przy tym rany. Nie myślę tłumaczyć się z tego, że staję po ich stronie. Na kartach tej książki przeczytacie o antypatiach, zazdrości w wojnach, o strefy wpływów, rozgrywkach o władzę. Czy to z ich powodu reforma jest tak rozpaczliwie potrzebna? Cóż, i tak, i nie. Oczywiście, takie podejścia i takie działania są stroną ciemną, którą wszyscy sami w sobie rozeznajemy dzięki Bogu za częstą spowiedź i nie jest niczym budującym napotykać te rzeczy występujące w pełnej sile i krasie u osób poświęconych służbie Bogu i Jego Kościołowi. Po księżach spodziewamy się czegoś więcej i słusznie. ale jednocześnie nie powinniśmy lokować naszych oczekiwań zbyt wysoko. Spodziewać się doskonałości u kogokolwiek, nawet u człowieka Boga to, Wykazywać się ignorancją w zakresie nie tylko natury ludzkiej, ale i pisma świętego. Kardynał Newman wygłosił kiedyś konferencję zatytułowaną Ludzie, nie aniołowie, kapłani dobrej nowiny. Nawet sami apostołowie, których papież i biskupi są następcami, robili czasem wrażenie małostkowych, kompletnie pogubionych, zazdrosnych. Jezus ogłasza im, że idzie do Jerozolimy, żeby tam zostać w najokropniejszy sposób stracony, A oni rozmawiają o tym, który z nich zajmie tron najbliżej niego, kiedy on przepędzi już Rzymian. Nawet w noc ostatniej wieczerzy, kiedy Pan daje im swoje prawdziwe ciało i prawdziwą krew i umywa stopy tym dwunastu ludziom, którzy go zaraz zdradzą, wyprą się go i porzucą, oni... Kłócą się o to, który z nich jest najważniejszy. Zatem tak. Chcemy, żeby nasi przywódcy byli wzorcami cnót. Z całą pewnością chcemy świętych kapłanów i biskupów, ale Kościół ma ponad dwa tysiące lat doświadczenia, które powinno pomóc nam zaakceptować ten poplątany motek cnót i wad, jakim jest ludzkie serce. Kościół chce jak najlepiej, ale jak jego mistrz musi poprzestawać na tym, co osiągalne. I w tym okazuje mądrość większą niż nasza dzisiejsza kultura unieważniania. Jak zauważył pewien mój przyjaciel, żyjemy w świecie, który pozwala na wszystko i nie wybacza niczego. Ten świat rozpaczliwie potrzebuje Ewangelii, która przynosi zarówno poprawę, jak i miłosierdzie. Smutne to dla mnie, że dziś, zarządzając problemem upadków swoich liderów, Kościół wydaje się małpować antyewangeliczną mądrość otaczającej go kultury. Rozmawiaj tylko z własnymi prawnikami wypowiadają: „niech się za Ciebie Twoi spin doktorzy. Ludzkie słabości, fałszywe kroki, krótkowzroczność, Małostkowość i tak dalej składają się na tę część mojej opowieści, która przemawia za subiektywną potrzebą reformy Kurii Rzymskiej, jak każdej innej organizacji. Ale o wiele ważniejsza i to jest zasadniczym powodem, dla którego spisałem te wspomnienia, jest potrzeba sprostania obiektywnie widzianej reformie administracji centralnej Kościoła Chrystusowego. Biskup Ganią, otrzymał od Pawła VI zadanie zbadania zarzutu, że Kuria została zinfiltrowana przez ludzi związanych z organizacjami zmierzającymi albo do zniszczenia Kościoła Rzymskiego, albo co najmniej jego całkowitego zneutralizowania jako siły przeciwstawiającej się sekularyzmowi i relatywizmowi. Do Ojca Świętego spłynęły bowiem raporty mówiące o tym, że bardzo wysoko postawieni, wpływowi prałaci są w rzeczywistości masonami. Papież poprosił więc tego człowieka, którego mam zaszczyt zaliczać do najdroższych mi przyjaciół i największych moich mistrzów, by przeprowadził w tej sprawie dochodzenie. A on zrobił to wielkim kosztem osobistym. Jestem bezpośrednim świadkiem ceny, jaką za to zapłacił. Biskup Ganią zestawił gruntowne dosie, które poza wszelką wątpliwością przekonało go, że te szokujące zarzuty w istocie są prawdą. Rzecz jasna: sam nie wiedziałem samej treści tych materiałów, a człowiek ten był uosobieniem dyskrecji. Nigdy nie rozmawiał ze mną o swoich ustaleniach. O ile wiem, z nikim innym także. Ale co widziałem, to to że były to potężne teki, ciężkie fizycznie, a podejrzewam, że cięższe co do zawartości. Te tomy zostały zaprezentowane trzykrotnie trzem kolejnym papieżom, teraz zaś spoczywają gdzieś w archiwach stolicy świętej. Jeżeli ma się dokonać poważna reforma kurii, to dokumenty te obecnie muszą zostać ujawnione. Jeżeli jest prawdą, że człowiek odpowiedzialny za mianowanie biskupów na całym świecie przez lata był masonem, to może to dostarczyć wiedzy na temat kryzysu przywództwa, jakiego dziś doświadczamy. Jeżeli jest prawdą, że człowiek, któremu powierzono przełomowe reformy liturgiczne przeprowadzone po Soborze Watykańskim II, kierował się bardziej ideałami masońskimi niż dyrektywami Ojców Soboru, to mogło to zainfekować. Kult Kościoła. Jeśli architekt naszych zreformowanych rytów nosił masoński fartuszek, to zważywszy na więź istniejącą pomiędzy lex orandi i lex credendi, obowiązujące obecnie księgi liturgiczne muszą zostać poddane poważnej rewizji teologicznej. I jeśli, jak sugerował w swoim czasie kardynał Benelli, tych dwóch najbardziej wpływowych ludzi kościoła stanowiło zaledwie czubek góry lodowej, to ilu innych członków kurii było przedmiotem bardzo gruntownego i dobrze udokumentowanego śledztwa biskupa Ganiona? Nie wiemy. Odpowiedź można znaleźć tylko w samych dokumentach. Dopiero kiedy zawarte w nich informacje zostaną ujawnione, będzie możliwe przeprowadzenie potrzebnych, obiektywnych reform kurii rzymskiej. Ojcze święty, dla przejrzystości, dla posunięcia naprzód tak bardzo potrzebnej reformy w Rzymie, a w istocie dla samej zdolności życia Kościoła Chrystusowego, błagam Cię, ujawnij dokumenty, które mój przyjaciel tak pieczołowicie opracował, by je dostarczyć Twoim poprzednikom. Miejsce przy stole historii. Poniedziałek 27 czerwca 1977 roku. Pierwszy dźwięk dzwonu wołającego na anioł pański wybrzmiewał głośno i nisko. Statko spłoszony gołębi poderwało się do lotu. Błękit rzymskiego nieba, w którym zniknęły, ocierał się o doskonałość. Rzuciłem niedopałek do pałek papierosa na kamienne ubyły lice i rozdeptując go. Pożegnałem się krótko z moimi zaprzyjaźnionymi współpracownikami, Sylwiem i Naldem. Odwróciłem się i na skróty od strony watykańskiego biura informacyjnego ruszyłem do ultranowoczesnej hali audiencyjnej auli Pawła VI. Zaraz po przekroczeniu jej progu raptownie przystanąłem. W przestronnym, zazwyczaj niezabudowanym niczym westybulu. Uderzył mnie widok zwisających od sufitu do podłogi płóciennych płacht w odcieniu złamanej bieli, układającej się w cztery otwarte od frontu wysokie nisze. W centrum każdej z nich stał mężczyzna w średnim wieku, cały w purpurze, od skarpetek począwszy, a na okrywającej mu na głowie piusce, cuketto skończywszy. Przy każdym z pięciu paneli bocznych rozdzielających te stanowiska stał młody szwajcarski gwardzista w medycyjskich barwach czerwieni złota i błękitu, z piórami na hełmie, w okrywających łydki sięgających do butów cholewnikach, dzierżący w dłoni groźną halabardę mającą odstręczać potencjalnych intruzów. Przeszedłem obok pierwszej z tych niż, kłaniając się przy tym z szacunkiem, Stojącemu przy niej w sztywnej pozie na baczność, mojemu helweckiemu przyjacielowi, podpułkownikowi Dominikowi Turwilowi. Idąc dalej, minąłem stanowiska trzech z czterech świeżo upieczonych kardynałów: Włocha Luigiego Cziapiego, Niemca Józefa Ratzingera i Afrykanina Bernarda Gantina. I zmierzając ku niszy czwartej. Zająłem ostatnie miejsce w długiej kolejce elegancko ubranych osób. Wszystkie one oczekiwały tu, by móc złożyć gratulacje człowiekowi, który przez lata służył jako prywatny sekretarz i najbardziej zaufany powiernik Pawła VI, a z czasem objął urząd substytuta, zastępcy sekretarza Stanu jego świątobliwości. Człowiek ów, ostatnio powołany przez papieża na arcybiskupią stolicę Florencką, Został właśnie dokładnie tego ranka wyniesiony do godności kardynalskiej. Stojąc w kolejce w oczekiwaniu na moment złożenia gratulacji kardynałowi Benellemu, pobiegłem myślą ku mojemu pierwszemu z nim spotkaniu. Dziedziniec belwederski Pałacu Apostolskiego. To było cztery lata temu. Oczywiście słyszałem o nim wiele wcześniej. Nie było w Rzymie człowieka, który nie słyszałby o Giovanni Benelli. Czy z pół miliona księży na świecie był chociaż jeden, który nie potrafiłby wymienić nazwiska prawej ręki papieża? Faktycznie, papieskim sekretarzem stanu był Jean Marie Villot, ale to jego substytut, Giovanni Benelli, miał większy niż on wpływ na Ojca Świętego. Nic więc dziwnego, że niechęć Villota do swojego zastępcy była równie mocna jak i jego poczucie własnego znaczenia. Ani tej pierwszej, ani tego drugiego nie starał się zresztą Francuz ukrywać. Zawiść, jaką żywił Wilo względem młodszego i bardziej błyskotliwego niż on Benellego, miała znaczny wpływ na antypatię, jaka ich dzieliła, ale już to, co ich od siebie różniło, a bezspornie różniło ich wiele, znacznie bardziej wiązało się z diametralnie odmiennymi stanowiskami ideologicznymi obydwu, niż tylko ze skonfliktowanymi temperamentami obu prałatów. O tym jednak przyjdzie powiedzieć mi nieco później. Jakiś dygnitarz z żoną, stojąca przede mną kobieta, mówiła o nich peruwiańczyk i pani ambasadorowa. Po zrobieniu sobie zdjęcia z Bennellim wycofali się. A ja posunąłem się naprzód o dwa miejsca. Moja pamięć przesunęła się od tamtego pierwszego krótkiego zetknięcia do wiele bardziej znaczącego spotkania, które miało miejsce zaledwie miesiąc wcześniej. Już w jego trakcie wiedziałem, że tej kolacji nigdy nie zapomnę. Wszystko zaczęło się od telefonu. O 11.00 zadzwonił do mnie przyjaciel, ksiądz Mario Marini, telefonował z biura. Tak, mówił, po południe na wsi, wyrwijmy się z tego miasta na kilka godzin. Jego głęboki bas na wpół rozkazywał, na wpół nakłaniał. Wyjeżdżamy o wpół do piątej, nigdy nie byłeś nad Lago di Bracciano, zapytał retorycznie. Spokój, świeże powietrze i och, Charlie, zachichotał z góry już zachwycony. Najlepsze jak dotąd na południe od Romanii Taggiatelle ai porcini z grillowaną białą rybą. Chwileczkę, udało mi się wtrącić. A cóż to celebrujemy? Ha, parsknął. A odkąd to dwóch dobrych przyjaciół potrzebuje przyczyny transcendentalnej, żeby się spotkać? Uciec z ogłupiającego hałasu miasta i z przyjemnością zjeść prostą kolacyjkę. We własnym towarzystwie. No nie, przyczyny myślę nie potrzeba, tak tylko. I dobrze, wpadł mi w słowo. Przy wejściu do świętego oficjum, za kwadrans piąta, stwierdził po czym swoim zwyczajem, natychmiast się rozłączył. Kultura rozmów telefonicznych nie była jego mocną stroną. Nie lubił telefonów, nie ufał im. Coś się działo, tego byłem już pewien. Przez wszystkie lata naszej rzymskiej znajomości Mario Marini nigdy nie zostawał w sekretariacie stanu w pracy po godzinach. To znaczy też, że nigdy nie rezygnował z lunchu i ze siesty, która była dla niego o wiele ważniejsza niż samo pranco, obiad. Ale nie trzeba wyciągać z tego mylnych wniosków. W całym Watykanie nie znalazłoby się bardziej oddanego i pilniejszego pracownika niż don Mario Marini. Codziennie wracając z sekretariatu do domu, zabierał on ze sobą sto z dokumentów i dalsze pięć do sześciu godzin spędzał na rozwiązywaniu delikatnych materii państwowych stolicy świętej. Ale teraz mój czcigodny mentor miał zamiar zrezygnować ze swojej czterdziestominutowej siesty. To wydawało mi się niemal niemożliwe. Nie. Zdecydowanie coś się działo. Kolejka znów się skróciła. Zrobiłem mały kroczek i znalazłem się ciut bliżej nowo kreowanego kardynała Benellego. Kiedy już zjechaliśmy z Mariem nad Lago di Bracciano, postanowiliśmy skorzystać z tego, że słońce stało jeszcze wysoko i wybraliśmy się na wycieczkę dookoła jeziora, podczas której Mario pokazał mi położone na wzgórzach dawne rezydencje letnie Kolegium Amerykańskiego i Niemieckiego. Od dawna już przy opisywaniu włoskich przysiłków, wiosek, miast, krajobrazów, a nawet starożytnych i średniowiecznych części wielkich miast, przestałem używać słów w rodzaju niesamowite czy czarujące. A jednak to małe miasteczko Bracciano ze spokojnymi wodami jeziora zapadającym nad nim słońcem i samą atmosferą tego miejsca sprawiało na mnie wrażenie snu, który zamienił się w rzeczywistość. Zjechaliśmy z głównej drogi na bardzo dużo węższy i bardziej wijący się trakt, który zaprowadził nas do wsi Andrzejara i do restauracji Chatka nad jeziorem. Tu Mario zatrzymał swojego żółtego fiata, ale nalegał, żebyśmy zrobili sobie jeszcze spacer. Wzdłuż brzegu jeziora. W końcu wróciliśmy jednak do rustykalnej chatki. Zauważyłem wtedy, że stoi przed nią drugi samochód granatowy sedan, zaparkowany nieopodal naszego. Mario ruszył przodem, ja za nim. Restauracja niemal cała w drewnie, wydawała się kompletnie pusta. Czerwono zachodzące nad jeziorem słońce drewniane ściany i pełne sęków sosnowe belki, jakbyśmy się znaleźli gdzieś na północy mojej ojczystej Minnesoty. Rozejrzałem się i nie mogłem się nie uśmiechnąć. Kilka stołów i krzeseł pokryte było cienkim, delikatnym płótnem, na którym na oparciach krzeseł rozwieszono do wystchnięcia wielkie kręgi rozwałkowanego ciasta. Mówiłem ci, że tagiatelle są świeże i domowej roboty powiedział z dumą Mario. W tej chwili z kuchni wyłonił się starszy mężczyzna i wycierając ręce w biały ręcznik ruszył w naszym kierunku. Buona sera, monsignore! powitał Maria, podnosząc w górę wciąż jeszcze wilgotne ręce, jakby tym gestem bez słów przepraszał go, że nie może podać ręki na powitanie. Oczywiste było, że jest to właściciel i że znają się z Mariem nie od dziś. – Jest ksiądz oczekiwany, monsignore – wskazał w prawą stronę. – Stolik w rogu. Mario zwrócił się w stronę okien wychodzących na łagodną taflę jeziora. Zrobił kilka kroków w ich kierunku, po czym na jego twarzy pojawił się szeroki uśmiech. Za stołem, w czerwonych blaskach zachodzącego słońca, siedzieli substytut sekretariatu stanu, biskup Giovanni Benelli oraz… Były szef kadry sekretariatu, a obecnie zastępca sekretarza Kongregacji do spraw duchowieństwa, Monsignor Giulielmo Zannoni. Chwilę później przy tym samym stole razem z nim zasiedli watykański minutante Don Mario Marini i jego oszołomiony amerykański przyboczny, czyli ja. Natychmiast gdzieś z wyżyn niebiańskich dotarł do mnie ostrzegawczy głos wewnętrzny. Lepiej, żebyś siedział cicho, a oni pomyśleli sobie, że widać jesteś głupkiem, niż żebyś się miał odezwać i pozbawić ich co do tego wszelkich wątpliwości. W jednej chwili podjąłem świadomy wysiłek, żeby się tej roztropnej porady trzymać. Jako, że trzej pozostali panowie znali się i razem pracowali. Wstępne uprzejmości, jakie wymienili, były krótkie. Zaczęła się sesja pytań-odpowiedzi. Kiedy się urodziłem? Czy moi rodzice żyją? Jak mój ojciec zarabia na życie? Co studiowałem? Kiedy byłem święcony? Prałat Canoni wspomniał, że całkiem niedawno wyświęcał mnie kardynał Felicji. Jego eminencja to błyskotliwy prawnik i świetny filolog klasyczny. Skomplementował kardynała Benelli, a kazanie na święceniach po włosku, angielsku i francusku wygłaszał biskup Gagnon, dorzucił Canoni. Niemal niedostrzegalnie, ale przecież nie całkiem, Benelli uchylił się od podjęcia tej ostatniej informacji i przekierował rozmowę w innym kierunku. Coś w związku z Gagnonem sprawiało mu dyskomfort. Czyżby byli w konflikcie? Ale tuż przed końcem wieczoru, żegnając się z Mariem, Benelli samorzutnie zademonstrował prawdziwy szacunek dla biskupa i wysokie o nim mniemanie. Proszę przekazać naszemu przyjacielowi Ganionowi, że nie ma dnia, żebym się za niego nie modlił. Proszę mu powiedzieć, że błagam Boga, żeby dawał mu siły i zachowywał go od wszelkiej szkody. Bardzo proszę pamiętać, żeby mu to ode mnie przekazać. W drodze do domu poprosiłem Maria, żeby mi wyjaśnił zarówno tę dziwaczną sytuację podczas rozmowy przy stole, jak i sens tajemniczego przekazu Benelego dla Ganiona. Mario zaczął od tego, dlaczego biskup Ganion, z którym wraz z Mariem tworzyliśmy już wtedy żywe trio, nie został zaproszony na dzisiejsze spotkanie. Nie zakończył jeszcze wizytacji papieskiej, wyjaśniał, mając na myśli śledztwo w sprawie Kurii Rzymskiej. Więc Benelli, przez wzgląd na uczciwość, ale i na to, żeby samemu uczciwie wyglądać, nie może rozmawiać z nim, dopóki śledztwo nie będzie zakończone, a ostateczny raport wręczony papieżowi. A Ganią, jak wiesz, nie skończył jeszcze nie skończył. A gdyby cię jeszcze coś w tym niepokoiło, posłał mi szeroki, zadowolony uśmiech, to wiedz, że Benelli ma o ganionie zdanie jak najlepsze. O jego inteligencji, uczciwości, i prawości nie zleciłby tak wyjątkowego nikomu innemu. I tyle. Zatem to Benelli zaproponował ganiona na papieskiego wizytatora Kurii Rzymskiej. To on przekonał Pawła VI, że Ganią jest do tej roboty najlepszy. Ten sam Benelli, który przez wzgląd na uczciwość nie może się z Ganionem skontaktować, dopóki ten nie skończy kluczowego i delikatnego zadania, jakie mu zlecono. Teraz zrozumiałem, i nie tylko ostatecznie zrozumiałem, wzrósł także szacunek, jaki dla obu tych kapłanów do tej pory miałem. W drodze do domu, a propos, była to rezydencja dla księży libańskich na Monte Verde Vecchio, niedaleko Janikulum. Tam mieszkaliśmy, biskup Edward Gagnon, monsignor Mario Marini i ja, w wolności braterstwie. I nie, nie w iluzorycznej równości, ale za to w atmosferze znakomitego humoru. I w końcu znalazłem się na czele kolejki. Tyle, że za mną nie było już nikogo. Ja stanowiłem też koniec. Człowiek w purpurze i ja nawiązaliśmy kontakt wzrokowy. Na okrągłą twarz toskańczyka wypłynął szeroki uśmiech, a jego prawa ręka przemówiła gestem Avanti. Zbliżyłem się i wykonałem jakieś dziwaczne półprzyklęknięcie. Charles Muir. Suła Eminenca przedstawiłem się przypominająco, po czym dalej mówiłem po włosku. Miałem nadzieję znaleźć się wśród pierwszych, którzy dziś będą składać Waszej Eminencji gratulacje, a tymczasem okazuje się, że jestem najostatniejszym z ostatnich. Don Charlie Benelli z żartobliwą przesadą wyakcentował moje bardzo amerykańsko brzmiące imię. Fratelino dal nostro Don Martini powiedział kilkakrotnie kiwając z aprobatą głową i dodał Anguillara, kładąc na tę nazwę nacisk tak mocny, jak się go kładzie przy modlitwie na Amen. Cóż za pamięć ma wasza eminencja? To bardzo poręczna rzecz, dobra pamięć przytaknął. Ludzie miejsca rzeczy wydarzenia wielkie i małe. Wszystko to trzeba pamiętać, mówił. Lecz przede wszystkim ludzie. Znowu użył nacisku na słowo. Weźmy na przykład datę święceń księdza. Uśmiechnął się szeroko. Spojrzał w górę, po czym pukając się wskazującym palcem w prawą skroń, zaczął. Piątek, 13 maja w tym roku pana naszego, 1977. Jestem blisko? Wow! Wykrzyknąłem typowo po Jankesku wyrażając swoje zdumienie. Pamięć to jedno, ale skąd w ogóle wasza eminencja zna tę datę, żeby ją pamiętać? Nigdy nie miałem wątpliwości co do jego reputacji jako geniusza organizacji, ale dopiero w tej chwili powód, dla którego nadano mu przydomek, sua efficienza, jego skuteczność, zaczął się dla mnie stawać krystalicznie jasny. – Przy stole – odpowiedział natychmiast. Monsignor Canoni wspominał, jak piękne były księdza święcenia. Zapytałem, kiedy ksiądz był święcony, a ksiądz odpowiedział – w piątek, 13 maja. – Powiązanie daty dziennej święceń księdza i mojego chrztu przyszło mi bez wysiłku. Inny był rok, rzecz jasna. Znowu uśmiechnął się szeroko i uniósł lekko brwi. Nie miałem przecież lat 24, kiedy mnie ochrzczono. A teraz niech ksiądz mnie zapyta, kiedy to było. A kiedy to było, Minencio? Wyszedłem mu naprzeciw. Rok 1921, dzień 13 maja. I cóż za koincydencja, Don Charlie położył prawą rękę na moim ramieniu. W 1921 roku, 13 maja, wypadał w piątek. Widzi więc ksiądz zapomnieć taką rzecz jak data święceń księdza byłoby mi dużo trudniej niż ją zapamiętać. Pomimo wszystko robi wrażenie, powiedziałem z uznaniem. Robi wrażenie i uczy pokory. Uczy pokory? Fakt, że księdza pamięć nie jest tak dobra jak moja? zapytał. Nie, Wasza Eminencja. Fakt, że kardynał Giovanni Benelli może pamiętać moje imię i w ogóle cokolwiek na mój temat, to uczy pokory, powtórzyłem. Najnowocześniejszy typ oświetlenia oraz neutralna kolorystyka płócien wiszących w tle sprawiały, że purpura sutanny Benellego zdawała się jeszcze bardziej uderzająca. A zresztą, czy to był tylko sam Benelli? Władza, wiara i geniusz dokonały tu jakiejś przemiany jak podczas kolacji nad Lago di Bracciano, taki teraz wiedziałem, że stoję w obliczu wielkości twarzą w twarz jeden na jednego z Giovannim, kardynałem Benellim, arcybiskupem Florencji i, bardzo możliwe, przyszłym wikariuszem Chrystusa na Ziemi. Naturalnie nowy kardynał nie umieszkał wygłosić też specjalnej pochwały pod adresem mojego byłego minutante. U Don Maria więcej niż jasne myślenie i talenty, których ma wiele, potakującym gestem głowy, zaakcentował szczerość swoich słów. Znaczą jego wiara, dobrze doświadczona, solidna, jego intuicje i siła jego przekonań nadzwyczajne stwierdził z podziwem, po czym z całą powagą dodał: Ma ksiądz w Don Mariu znakomitego mistrza i przyjaciela. Być może się mylę. Ale kiedy wypowiadał te słowa, miałem wrażenie, że widzę w jego twarzy przelotny ślad uczciwej zawiści, jeśli rzecz jasna taka cnotliwa wada w ogóle istnieje. Nie mam co do tego najmniejszych wątpliwości, eminencjo, odparłem. To dla mnie błogosławieństwo i coś, co mnie psuje. Musicie do mnie obaj przyjechać do Florencji, zaproponował. Obiecałem, że przyjedziemy. Wtedy zwrócił się do mnie w nienagannym angielskim. – Czy mogę prosić księdza o przysługę, don Charlie? Czy byłby ksiądz tak dobry? – zapytał, wskazując na boczny stolik, na którym leżały karty z życzeniami i ulotki – i podał mi pomocną dłoń? Zgodziłem się natychmiast, zaś kardynał udał się w kąt swojej płóciennej niszy, by wydobyć stamtąd swój skórzany neseser. Ponieważ byłem ostatnim na polu bitwy, a karty były w oczywistym nieładzie, zrozumiałem, że mam je pozbierać i powkładać z powrotem do właściwych kopert. Bardzo szybko dałem sobie z tym radę. Spotkałem się jeszcze wzrokiem z Benelim, z szacunkiem uniosłem dłoń w pozdrowieniu Salwę i opuściłem tak użytecznie zaaranżowany westybul. Oślepiające słońce sprawiło, że z hali Pawła, Szóstego do Piazza Santa Marta, gdzie zaparkowałem samochód, szedłem niemal z zamkniętymi oczami. Całą drogę myślałem o pochwalnych słowach, jakie wypowiedział Benelli na temat najwartościowszego z nauczycieli, który jest dla mnie błogosławieństwem. Myślałem o tym, jak radykalnie Mario Marini zmienił moje życie i jak wiele dla mnie znaczył. Przez te minione cztery lata był dla mnie mentorem, mistrzem doradcą, kierownikiem duchowym i spowiednikiem, ale także i to przede wszystkim stał się dla mnie jak starszy brat, najlepszy przyjaciel i najradykalniej pozytywny czynnik wpływu, jaki kiedykolwiek działał w moim życiu. Czułem się tym niesamowicie uprzywilejowany, bo uprzywilejowany przez to faktycznie byłem. A zatem jak ten monumentalny człowiek zrawenny stał się moim mentorem, ojcem, starszym bratem i przyjacielem. To było we wrześniu 1974 roku na drugim piętrze inspirowanego sztuką aztecką papieskiego kolegium meksykańskiego, tuż obok oszklonych drzwi do kaplicy Guadalupe. Tego wieczora około godziny ósmej na korytarzu zauważyłem idących w moją stronę dwóch mężczyzn. Jeden był wielki jak dąb, drugi trochę mniej wielki. Ten wyższy wyglądał na jakieś 35 do 39 lat, a kiedy podszedł bliżej, zorientowałem się, że jest to ten sam włoski ksiądz, którego godzinę wcześniej prezentowano wszystkim podczas wieczornego posiłku. Teraz miał on rezydować w kolegium. Kapłan ten w pewnej chwili zatrzymał się gwałtownie i z entuzjazmem żeglarza, który właśnie ujrzał utęskniony ląd, wykrzyknął po hiszpańsku. To musi być ten sławny Charlie, o którym tyle słyszałem. Jego głęboki bas odbijał się echem w wysokich, sięgających od podłogi do sufitu oknach. Towarzysz jego, także w koloradce, był Meksykaninem. Mniej więcej 35-letnim. Włoch tymczasem, przybrawszy najszczerszy ze swoich możliwych uśmiechów, i emanując przy tym dobrodusznością, podszedł wprost do mnie, popatrzył mi w oczy i zakpił dobrotliwie. Dobre miałem informację, że jakiś samotny Gringo przemieszkuje w tych stronach. Raz jeszcze uścisnął mi dłoń i stwierdził, To musisz być ty. A ksiądz. Kim musi być? zapytałem, nie mając pewności co do jego nazwiska, choć jeszcze godzinę wcześniej je słyszałem. Ja muszę być Mario, odpowiedział chichocząc. Mario Marini. Imię i nazwisko wypowiedział mocno, ale oba występujące w nich r wymawiał słabo, tak jakby Francuz mówił po łacinie. Wtedy też po raz pierwszy zauważyłem, że imię Charlie wymawia raczej obywając się bez r. Padre Emilio Berlie Belauncaran, kapłan towarzyszący Mariowi Martiniemu, przedstawił się niecierpliwie, jakby chciał wracać czym prędzej do spraw ważniejszych, jakie obaj dyskutowali, zanim się nadziali na mnie jak na wykrot na drodze. Z całą pewnością nigdy nie spotkałem nikogo tak bezpośredniego jak ten włoski duchowny i nikogo, kto by tak roztaczał wokół siebie tak władczą atmosferę. Jego meksykański kompan, jak dla mnie, nazbyt emanował wyższością, by warto było poświęcać mu uwagę. Ale Marini, ten Don Mario Marini, od razu wydał mi się kimś intrygującym. I coś mówiło mi, że wrażenie to nie było jednostronne. Don Marini niedawno powrócił do Rzymu po trzech latach, wykładania teologii w regionalnym seminarium w Chihuahua. Spędził kilka dni z rodziną. Po czym przeniósł się do kolegium meksykańskiego. Następnego dnia po kolacji zapukał do mojej drzwi. Byłem akurat w trakcie wykonywania zadań domowych, które miałem jutro przedstawić na Gregorianum. Namawiał mnie, żebym je odłożył i poszedł z nim na spacer i kawę. Uśmiechając się bardzo ciepło, uprzedził mnie, że odpowiedzi odmownej nie przyjmuje. To samo powtórzył następnego wieczora i znów następnego. A potem działo się tak, co wieczór przez kilka tygodni. Przeważnie przyłączali się do nas inni, bo Marini był osobnikiem stadnym i miał łatwość wciągania innych do rozmowy. Co do mnie, najbardziej lubiłem kiedy byliśmy tylko we dwóch, on i ja, bo te wieczorne spacery były czymś więcej niż tylko przyjemnością. Prowokowały do myślenia i pobudzały intelektualnie. Stwierdzałem, że uczę się rzeczy wszelkiego rodzaju i zaczynam rozumieć wiele z tych, o których dokąd coś, ale zdecydowanie nie dosyć wiedziałem, poczynając od problemów wynikających z nierozstrzygniętych wojen średniowiecznych, a na czynnikach naprężenia we współczesnych konstrukcjach mostów kończąc. Szybko przyzwyczaiłem się do tego pukania Don Mariniego do moich drzwi. I chociaż nigdy tego nie powiedziałem, naprawdę go wyglądałem. Przez tych kilka następnych miesięcy spotykaliśmy się regularnie po kolacji, żeby odbyć 20-minutowy spacer do Golden Brazil Cafe, gdzie braliśmy cappuccino i po kieliszku Petrusa, próbując przy tym rozmawiać wbrew zagłuszającej nas szafie grającej, która z sali na zapleczu ostro hałasowała krokodylim rokiem. Crocodile Rock Eltona Johna. Któregoś wieczoru podczas jednego z naszych zwyczajowych już wypadów Mario wyjęczał komicznie Czali, ile razy mam cię jeszcze prosić, żebyś mi zaczął mówić po imieniu? Zareagowałem na to z powściągliwym szacunkiem i zgodnie z prawdą odpowiedziałem nie mam w zwyczaju zwracać się do kapłanów po imieniu. Zatrzymał się wtedy w pół kroku na środku przejścia dla pieszych i stwierdził to może pogrzeb w swoim zwyczaju ciut głębiej i wynajdź w nim możliwość mówienia po imieniu do potencjalnego przyjaciela. A tak w ogóle, uśmiechnął się szeroko, to ja lubię brzmienie mojego imienia. Prawie tak jak imienia Charlie. Prawie tak, ale nie tak bardzo, roześmiał się. Jesteśmy więc przyjaciółmi? zapytałem, kiedy znów zaczęliśmy iść. Oczywiście, że nie, prychnął. Jeszcze nie, w każdym razie studiowałeś wszak akwinatę, więc znasz różnicę między aktem a potencją. I przyjaźń ma swoją strukturę, zasady, jak wszystkie dobre i właściwie uporządkowane rzeczy. My, ty i ja, jesteśmy przyjaciółmi potencjalnymi. Jeżeli się taka potencjalna przyjaźń rozwinie, Powstanie szansa, że być może staniemy się przyjaciółmi aktualnymi. Znowu się zaśmiał, ale tym razem poważnie. Dopiero później dowiedziałem się, że Mario, tak od tego wieczoru zmusiłem się do mówienia mu: Per Mario, swoją drugą pracę doktorską pisał na temat natury i struktury przyjaźni. Miałem 24 lata, on miał 37, był 13 lat starszy ode mnie. O siedem lat młodszy od moich rodziców. Zwykle nie rozmawialiśmy ani po włosku ani po angielsku. Naszym potrzebom komunikacyjnym doskonale odpowiadał hiszpański. Jako, że nie był to język ojczysty żadnego z nas, stawiał nas na równej stopie językowej, a równość jest wszak jednym z kanonów przyjaźni. Co więcej, język ten pozwalał nam rozmawiać swobodnie w przestrzeni publicznej stanowiąc barierę dla ewentualnego podsłuchiwania. A mówiąc prawdę, był jeszcze jeden, dość diaboliczny, plus mówienia w meksykańskim hiszpańskim. Obaj mogliśmy przeklinać, czego żaden z nas w ojczystym języku nie czynił z taką swobodą. Przeklinaliśmy więc dowoli i bez wyrzutów sumienia, bo w istocie przekleństwa te nic dla nas nie znaczyły. Tak naprawdę nie znaczą też nic dla Meksykanów, chyba że wypowiadane są w gniewie. Kroczek po kroczku, Mario i ja uczyliśmy się swoich historii, swoich przekonań, opinii. I to nasze podejścia filozoficzne logiczne, pragmatyczne personalistyczne połączyły nas tak głęboko. Cóż zresztą miałoby to zrobić, jeśli nie one? Obaj byliśmy katolikami i to katolikami żarliwymi a nasze biografie trudno bardziej rozbieżne życiowe ścieżki. Moje życie tak sobie myślałem, nie miało w sobie nic spektakularnego. Najstarszy z siedmiorga dzieci. Wspaniali rodzice, wspaniały dom, wspaniałe życie rodzinne, solidne katolickie wychowanie i takaż edukacja. W Rzymie, myślałem sobie, zrobię licencjat z filozofii i żadnych planów matrymonialnych, dopóki nie skończę prawa. Może w Georgetown. A czy mój amerykański przyjaciel zakochał się kiedyś? spytał mnie Mario któregoś razu na poważnie. Nie wiem, odpowiedziałem dość odruchowo. Nie myślę, żebym kiedykolwiek się zakochał. Trzy czy cztery razy wdałem się w coś podobnego, ale nigdy się nie zakochałem. Natomiast życie Maria Mariniego było z całą pewnością o wiele bardziej dramatyczne, czy też może powinien powiedzieć traumatyczne. I nie wydawał się on specjalnie chętny, żeby o tym opowiadać. Kiedy teraz, patrząc wstecz, myślę o tym wstępnym, zapoznawczym okresie naszej przyjaźni, myślę sobie, że Mario odsłaniał mi swoją osobistą historię bardzo powoli, dawkując mi ją, odmierzając kolejnymi epizodami, tak, żeby najpierw, jak mówił, wsiąkło jedno, zanim zostanie dodane kolejne. Chciał, tak myślę, zobaczyć. Czy naprawdę podejmuje to, co on podaje? Moje reakcje na swoje odsłony oceniał jedną po drugiej po kawałku. Czy byłem wystarczająco empatyczny względem tego, jakim przeszkodom musiał stawić czoła, z jakimi musiał się zmagać, jakie musiał pokonać w swoim życiu? Czy doceniam to, ile kosztowało go to, by mógł zostać księdzem? Rozumiałem to, a on najwyraźniej widział, że to rozumiem. Bo po trzech miesiącach dowiedzieliśmy się obaj niemal wszystkiego, co jeden o drugiego życiu miał się dowiedzieć. Ze swej strony nie mogłem powiedzieć, żeby którykolwiek z elementów odsłanianej mi przez Maria autobiografii wydał mi się nieciekawy. Było tam całe bogactwo materiału, to jedno z pewnością, ale wciągał też jego sposób opowiadania, wyjaśniania nagłych zmian. Odwrotów z zajmowanych pozycji, zaskoczeń i czegokolwiek innego. Urodził się 13 września 1930 roku w Cervia Ravenna. Romaniolo był z niego do szpiku kości. Miał starszą siostrę, Katarinę, i młodszego brata Pierpaola. Był niby drugim dzieckiem, ale pierworodnym potomkiem męskim. To jak wyjaśniał, jak dla mnie. Niepotrzebne, bo mieszkałem we Włoszech wystarczająco długo, żeby natrafić na fenomen więcej niż wielokrotnie, było niesamowicie ważne dla dynamiki rodziny włoskiej. Więcej mu dawano, więcej od niego oczekiwano. Jego ojciec, inżynier budownictwa cywilnego, typ dyktatorski i cyniczny, robił co mógł, żeby utrudnić życie i jemu, i każdemu w rodzinie, jemu jednak w sposób wyjątkowy. Jego matka, kobieta o silnym temperamencie i jeszcze silniej sprecyzowanych poglądach, była wysoka, twarda, rzadko się uśmiechała i nie sposób jej sobie było wyobrazić inaczej, jak z zapalonym papierosem w ustach albo w ręku. Tych smętnych rodzicieli Maria kilkakrotnie spotkałem i na własne oczy mogłem oglądać na poły okaleczające wpływ, jaki wciąż na niego wywierali, nawet jak on na dorosłego już człowieka. W istocie chwile, kiedy znajdował się w obecności rodziców, były jedynymi momentami, w których w żywej fortece, jaką był, widziałem oznaki słabości. Ta mama i ten tato, z osobna albo razem, fakt, że bardziej skutecznie byli jako zespół, umieli pozbawić życia każdy radosny moment i to bez zbędnej straty czasu. Największy zamęt w rodzinie Marinich wywoływała religia. Czy, by być bardziej precyzyjnym, na religię zamęt ten składano. Rodzice Maria, a także obie pary dziadków, byli zakamieniałymi marksistami. Przy czym ojciec stanowił typ wierzącego, w cudzysłowie ateisty, a matka antyklerykałka była Manjia prete, czyli by jak rzec, księżożerna. Karyol Marks był tu jedynym zbawcą ludzkości, a marksizm codzienną strawą serwowaną potomstwu. Zarówno pan, jak i pani Marini z dumą nosili legitymację członkowskie włoskiej kompartii i aktywnie w jej działalności brali udział. Kiedy Mario miał lat piętnaście, miłość do piłki nożnej zaprowadziło go w okolice grupy młodzieżowej Akcji Katolickiej. Dołączył do niej i tu po raz pierwszy usłyszał o podstawach wiary. Dwa lata później poprosił rodziców o zgodę na weekendowy wyjazd z przyjaciółmi z grupy, tyle że zamiast wyjazdu odbył wówczas rekolekcje powołaniowe w seminarium w Rawennie. Ojciec jednak jakoś zwęszył ten podstęp. Wdarł się wówczas do seminarium i własnoręcznie wywlokł Maria z zajęć. Po czym, schwyciwszy rektora za sutannę na piersi, Przyobiecał mu, że go zabije, jeżeli on lub któryś z jego księży jeszcze raz zbliży się do jego syna. Po maturze ojciec zapisał go na studia inżynieryjne w swojej alma mater na Uniwersytecie Bolońskim. Zadbał też o to, by mieć pewność, że syn będzie stale zajęty, zwłaszcza w porze letnich wakacji. Przez towarzyszy partyjnych w lokalnym samorządzie załatwił mu bowiem zajęcie wakacyjne. Najbardziej pożądane przez każdego atletycznie zbudowanego, przystojnego młodego mężczyznę, miał zostać ratownikiem pracującym na najbardziej wykwintnych i przepełnionych dziewczynami plażach adriatyckich. Marini senior nadal szedł swoją drogą, szydząc sobie z religii i mając nadzieję wymazać z umysłu syna straszliwy plan zostania księdzem. W wieku lat 24 Mario obronił doktorat z budownictwa cywilnego, magna cum laude. Tegoż wieczora matka zrobiła mu niespodziankę organizując w domu potężną imprezę na cześć jego doktoratu. Dołożyła ogromnych starań, żeby sprosić na nią co najlepsze, najurodziwsze i najbardziej wzięte panny w Rawennie. Najwyższa pora, żeby jej syn Mario wszedł w biznes razem z ojcem, znalazł sobie żonę, założył rodzinę. Ale tegoż wieczora i syn miał dla niej w zanadrzu niespodziankę. Nie tylko zresztą dla niej, bo i dla ojca, i dla rodzeństwa, i dla każdego, kto się tylko w zasięgu podniesionego głosu nawinął. Jakąś godzinę po rozpoczęciu imprezy w zatłoczonej kuchni, Mario Marini wygłosił wobec zebranych takie oświadczenie: Przez całe życie robiłem, czegoście ode mnie żądali, mówił, zwracając się do rodziców. Co obiecałem skończyć, skończyłem. Dzisiaj zaczynam życie moje, własne. To mówiąc, wręczył ojcu dyplom, z którym wcześniej pozował do zdjęć. Po czym dodał: Tu masz to, czego chciałeś, papa. To Twoje. Z najserdeczniejszym podziękowaniem za wszystko, co mi dałeś. A jutro rano wyjeżdżam do Mediolanu kończyć to, co zacząłem sześć lat temu. Przyjęli mnie do tamtejszego seminarium. Pierwszy raz w swoim życiu inżynier Marini zamilkł, ale choć bezgłośnie cały kipiał z wściekłości. A tu jeszcze do krzywdy, która go spotkała, doszła także zniewaga. Jego specjalny gość, pyzaty związkowiec, szef raweńskiej kompartii, odwrócił się do niego i zapytał z niedowierzaniem. – Ksiądz? Mówiłeś, że już z tym skończył. Słowa syna… Spadły na niego jak żarzące węgle i wzbudziły w nim wściekłość, która całkiem dosłownie odebrała mu mowę. Potem jednak martwa cisza, jaka zapadła w kuchni i salonie, została brutalnie przerwana, bo pani Marini, rozwścieczona i upokorzona wobec całego tłumu wypełniających jej dom gości, zaciągnąwszy się papierosem najmocniej jak umiała, wyrżnęła syna w twarz grzbietem dłoni. I wywrzeszczała własne oświadczenie, które Mariowi miało pozostać w pamięci na całe życie. Lepiej mieć córkę zdzirowatą kurwę niż syna brudnego klechę. Następnego dnia, wczesnym rankiem, skacowanym porankiem po pijanej nocy, po ostatniej w życiu imprezie dyplomowej, nie żegnając się z nikim, udał się Mario na stację Serwia i wsiadł w pociąg do Mediolanu. Dlaczego do Mediolanu? Przecież było seminarium w Rawennie. Zapytałem go o to tylko jeden jedyny raz, kiedy opowiadał mi całą tę historię horror o swoich rodzicach. Siedzieliśmy wtedy przy jego biurku w jego pokoju w kolegium. Jak mi wyjaśnił, powody były trzy. Znając silne i wielopokoleniowe związki rodziny Marini z partią komunistyczną, i dowiedziawszy się o groźbach pozbawienia życia, jakie kierował ojciec Maria pod adresem rektora seminarium, arcybiskup Rawenny zdecydował, że w najlepszym interesie wszystkich będzie, żeby Mario studiował filozofię i teologię w bezpiecznej odległości od Rawenny. Po drugie, młody dottore Martini był o wiele starszy niż statystyczni studenci pierwszego roku filozofii. W większym i lepiej przygotowanym kadrowo seminarium mediolańskim, Mógł znaleźć bardziej spersonalizowaną opiekę akademicką. A powód trzeci? Zapytałem. Opatrzność Boża, odpowiedział krótko, a potem dodał jeszcze krócej: Pieniądze. Ponieważ państwo Marini bardzo głośno deklarowali fakt swojego zerwania związków z synem, fundusze na jego edukację seminaryjną trzeba było znaleźć gdzie indziej. Kiedy opowieść o niezwykłych przejściach Maria. Doszła do uszu arcybiskupa Mediolanu, polecił ją zbadać dokładniej, po czym po potwierdzeniu wstępnych informacji zadecydował, że sam rozwiąże tę trudność. Ze swoich osobistych środków, jako arcybiskup Mediolanu, ustanowił stypendium teologiczne dla wyróżniającego się alumna. Kolejnym zaś ruchem pióra, pierwszy raz przyznał owo stypendium młodemu inżynierowi z Rawenny. Dottore Mariowi Mariniemu. Trzy lata później ów hojny dobroczyńca mojego przyjaciela arcybiskup Giovanni Battista Montini został szóstym papieżem o imieniu Paweł. Kiedy Mario zakończył studia w Mediolanie, papież, który od samego początku śledził jego postępy, zawezwał go do Rzymu, gdzie nadal wspierał jego studia w kierunku drugiego doktoratu, tym razem z teologii. Zaufany przyjaciel papieża i substytut w sekretariacie stanu, biskup Giovanni Benelli, przesyłał środki z osobistego konta papieża na Gregorianum, gdzie Mario był immatrykulowany, i do Collegio Lombardo, gdzie mieszkał. Co więcej, biskup Benelli zadbał i o to, że inżynier z Ravenny miał zagwarantowaną w każde Boże Narodzenie osobistą audiencję papieża, by mógł mu podziękować za jego niezmiennie trwającą szczodrość. W roku 1966 nadszedł dzień, w którym diakon Marini miał zostać wyświęcony na kapłana i święcenia imsza prymicyjna miały się odbyć w jego rodzinnym mieście, serwia Ravenna. Choć niechętnie jego matka wzięła udział w uroczystości. Natomiast ojciec, inżynier Marini. Mimo, że katedrę Santa Maria Assunta dzieliło od jego rodzinnego domu zaledwie kilka bloków mieszkalnych, odmówił bycia świadkiem wstydu, jaki jego syn ściąga na niego i jego rodzinę. Jak przed nim święty Franciszek, tak teraz Mario znalazł prawdziwą matkę w kościele, a prawdziwych rodziców w Chrystusowych pasterzach. Jakimże był szczęśliwcem, że spotkał w swoim życiu Montiniego i Benellego? Jakim szczęśliwcem byłem ja, że w swoim życiu spotkałem Mariniego. Szczęść Boże, droga słuchaczko, słuchaczu, jeśli spodobał się Tobie ten audiobóg, proszę ofiaruj swoją modlitwę za dusze czyśćcowe swoich bliskich, znajomych, przyjaciół lub dobroczyńców. Z Panem Bogiem.